To ostatni dzwonek, by zdążyć z zapisami na imprezę. Numery startowe rozchodzą się w błyskawicznym tempie. No tak, to już są tak naprawdę ostatnie, jeżeli nie dni, to godziny szansy, żeby zapisać się na 8 PKO Nocny Wrocław Półmaraton, który odbędzie się 20 czerwca we Wrocławiu, dlatego że ponad 90% pakietów jest już sprzedane. Zostało tak naprawdę kilkaset ostatnich sztuk. No i teraz ważna kwestia związana z zapisami. To, że jesteśmy zapisani, wcale nie oznacza, że na pewno w biegu wystartujemy. Trzeba bowiem jeszcze otrzymać numer startowy. Ponad 13 tysięcy osób jest już zarejestrowanych, ale to nie znaczy, że zapisy są zamknięte, bo osoba zarejestrowana to nie to samo, co nadany numer startowy. Żeby taki numer startowy otrzymać, trzeba i zarejestrować się na stronie www.polwroclawmaraton.pl, czyli na stronie półmaratonu, i dokonać opłaty startowej. Dopiero po dokonaniu opłaty startowej zostaje ten numer nadany. By mieć pewność w jak najszybszym czasie, warto skorzystać z nowoczesnych technik płatności. Polecamy też system płatności elektronicznych, który jest dostępny przy zapisach. Wtedy tak naprawdę w ciągu kilku chwil już ta zapłata znajduje się we właściwym miejscu, na właściwym koncie, i wtedy już ten numer zostaje nadany, co możemy sobie oczywiście także przez stronę internetową sprawdzić. Półmaraton we Wrocławiu promują znane osobistości. Znane osobistości też w biegu wystartują. Wprowadziliśmy akcję Zrób z nami połówkę, w ramach której właśnie znane osoby, jak chociażby pani wiceprezydent, jak chociażby pan prezes Śląska Wrocław, pan Piotr Waśniewski, czy jak znana legenda wrocławskiej koszykówki Maciej Zieliński, startują w naszym półmaratonie, także na pewno towarzystwo jest doborowe. Jeżeli ktoś chciałby się w nim jeszcze znaleźć, to serdecznie polecamy jak najszybciej zapisywać się do udziału w 8 PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie. Impreza, przypomnijmy, 20 czerwca na ulicach Wrocławia.